Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwu, mamy wtorek, jest godzina 20. Joanna Małecka, witam w programie Podziel się sukcesem. Dzisiaj poruszymy temat branży targowej, bo właściwie życie nasze jest nieprzewidywalne, nasze życie zawodowe też jest nieprzewidywalne i z dnia na dzień okazuje się, że nasze plany zawodowe, które mieliśmy, trzeba odłożyć na później i trzeba je przeformatować tak, żeby branża, w której jesteśmy, się znajdujemy i pracujemy, trwała dalej, chociaż trochę na innych zasadach. Branża targowa ma się różnie, ale zaraz o tym porozmawiamy, z nowym prezesem grupy MTP, panem Tomaszem Kobierskim. Witam pana. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor. Pan został prezesem w trudnych czasach, panie prezesie. Ja to już któryś raz powtarzam, bo branża targowa w tej chwili ma się różnie, prawda? To prawda, nie tak wyobrażałem sobie start działalności biznesowej jako prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, aczkolwiek jest to okres, który postawił nowe wyzwania przed całą branżą spotkań, branżą, która nie tylko cierpi, biorąc pod uwagę rynek polski, ale również cały świat. Tak naprawdę wydarzenia nie odbywają się w swoich dotychczasowych formatach ani na największym rynku Europy, czyli na rynku niemieckim, ani na rynku Wielkiej Brytanii, też bardzo słabo we Francji czy w krajach Beneluxu. W związku z tym to jest taki czas dla branży targowej, branży spotkań, gdzie jest czas na przemyślenie swojej jak gdyby wizji biznesowej i przyszłości tej branży, nad którym Międzynarodowe Targi Poznańskie bardzo mocno dzisiaj ten czas wykorzystują. Ale zaczęliśmy to kilka lat temu, tworząc grupę MTP, czyli zmieniając te podejście myślenia o nas tylko jako organizatorzy targów, a raczej jako miejscu, gdzie spotkań ludzi związanych z biznesem i ludzi związanych, którzy realizują swoje pasje, którzy spotykają się z przyjaciółmi i znajomymi. Stąd też dzisiaj grupa MTP to zarówno organizator targów i konferencji, to organizator koncertów, to również wydawca czasopism, właściciel agencji reklamowej działającej głównie w social mediach R360, to również właściciel brandu City Marketing, który zajmuje się outdoorem miejskim. I na końcu, ale nie najmniej ważne, właściciel również Garden City, czyli całego konceptu gastronomicznego. Smacznego bardzo. Smacznego konceptu gastronomicznego i takie zmiana myślenia o naszym przedsiębiorstwie pozwala nam mimo tego kryzysu dosyć sprawnie operować na rynku. Ale szybko musiał się pan przebranżowić i odnaleźć nowej sytuacji. To się praktycznie działo z dnia na dzień w marcu. To prawda, w marcu przeszliśmy na online i całe 400 osób z załogi przeszło na online, co było niespotykanym w ogóle problemem w przeszłości. Organizacja sobie bardzo dobrze poradziła. Okazało się, że te zasoby ludzkie i związane z naszym działem informatyki, którzy nas dosyć dobrze i szybko wyposażyli w narzędzia do tego, żebyśmy dalej mogli kontynuować swoją działalność. To się zadziało w 2 dni i w 3 dzień organizowaliśmy już spotkania, myśleliśmy o przyszłości, ale również pozostała część załogi dosyć szybko zrozumiała, że żeby trwać, żeby się rozwijać, muszą przychodzić nowe propozycje i wiele z tych naszych dzisiaj konceptów biznesowych zrodziło się właśnie w tym najczarniejszym okresie, kiedy ta pandemia nie była w jakiś sposób oswojona w miesiącu marcu i w kwietniu. Wtedy ta kreatywność sięgała zenitu. Jak to było? Bo przecież w kalendarzu targowym były kolejne wydarzenia, wszystko było zaplanowane, wszystko miało się odbyć zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Na czym polegało to działanie takie szybkie, żeby się przeformatować, żeby wciąż działać, funkcjonować? Pan siedział w domu i sobie myślał, dobra, zrobimy to, tu mamy fajny zespół, tu może ktoś coś zrobi. Zbierał pan pomysły też od ludzi? Oczywiście. Można by powiedzieć, że to musiała być praca zespołowa, bo w innym przypadku jedna osoba, czy nawet kilka, nie była w stanie zapanować nad rynkiem targowym, na którym
My udział w rynku mamy ponad 60%, w związku z tym można powiedzieć 6 na 10 wydarzeń targowych odbywa się właśnie w Poznaniu. A trzeba pamiętać, że w grupie MTP mamy jeszcze Targi Lublin, które są czwartym największym ośrodkiem targowym w Polsce. Mamy też spółkę zależną Nowy Adres w Warszawie, która robi targi z branży nieruchomości mieszkaniowych w 6 destynacjach w Polsce 2 razy do roku. To sprawiło, że trzeba było zespołami w poszczególnych przedsiębiorcach usiąść i powiedzieć, co dalej. Ta pandemia nas o tyle zaskoczyła, że zakładaliśmy, że świat upora się z nią w przeciągu 3-4 miesięcy. Stąd też pierwsze decyzje były takie, że program wystawienniczy przeniesiemy na wrzesień, październik, listopad i grudzień. I to, co miało odbyć się na wiosnę, jednak odbędzie się w tym roku. Teraz już widzimy, że oczywiście od 6 czerwca możemy już działać i umiemy robić wydarzenia bezpiecznie. One się dzieją na terenie targowym, ale dzisiaj sytuacja związana z niepewnością kwarantan na poszczególnych rynkach, czyli mówię o krajach zagranicznych i oczywiście też z zakazami lotów, sprawia, że te wydarzenia o charakterze globalnym, międzynarodowym stoją pod dużym znakiem zapytania w tym roku w kalendarzu targów poznańskich, a te, które mają bardziej charakter lokalny, adresowane do Polski, już z dużym sukcesem realizujemy. Ale te pierwsze dni były takie, że pomyśleliśmy, trzeba przetrwać pół roku i wdrożyliśmy wszystkie procedury informujące wystawców zwiedzających o zmianach terminu, konsultacjach z branżami, czy terminy są dla nich odpowiednie do robienia biznesu, i również próba koordynacji kalendarza wydarzeń konferencyjnych i targowych z poziomu Europy. Pamiętajmy, że nie jesteśmy samotną wyspą i kalendarze targowe od 10 lat były tworzone tak, żeby unikać konkurencji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami targowymi, a jak wszystkie ośrodki w Europie starały się ulokować targi w przeciągu ostatnich 4 miesięcy, zaczął się jeden wielki konflikt, który trzeba było na tej niwie europejskiej również pogodzić. Ale też nie było łatwo i chyba do tej pory nie jest, jeśli chodzi o załogę, bo załoga wciąż obawia się, co będzie dalej. No, nie jest to tajemnicą, że oczywiście targi poznańskie tracą każdego miesiąca około 6 milionów złotych. Tyle kosztuje utrzymanie infrastruktury targowej i konferencyjnej w pełnej gotowości, utrzymanie niezbędnych badań technicznych, utrzymanie dzisiaj całego systemu bezpieczeństwa terenów targowych, jeśli chodzi o zdalne mierzenie temperatury, czy zachowanie ponadnormatywnych zasad higieny na terenach targowych, zarówno na terytorium hal, biur, czy w toaletach, plus oczywiście załoga. My od początku, szczególnie tym nowym zarządem targów poznańskich powołanym w miesiącu maju na wspólną 4-letnią kadencję, powiedzieliśmy sobie, że utrzymanie załogi będzie naszym największym priorytetem, ponieważ jeżeli przetrwamy, to ta kompetencja załogi będzie niezbędna do tego, żeby szybko wrócić na rynek, a poza tym wykorzystać jeszcze szansę, że inni będą mieli słabość i ten rynek troszeczkę większy sobie zagwarantować, i właśnie ta kompetencja załogi jest kluczowym czynnikiem, bo dzisiaj Poznań nie jest już tak różny od innych miast w Polsce, jeśli chodzi o infrastrukturę targową. Całkiem dobrą infrastrukturę targową posiadają Katowice, Gdańsk po nowej inwestycji, Kielce, również i Rzeszów, Łódź. To są takie miasta, które aspirują do ośrodków targowych, i tym, czym my się wyróżniamy, to właśnie kapitał ludzki, to załoga targów poznańskich, która jest unikalna i na skalę nie tylko polską, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej, no to czyni z nas lidera. Ale mógł pan przecież zwolnić połowę załogi i zaszczędzić mnóstwo pieniędzy. Tak, ale to jest, ta załoga by już do nas nie wróciła, bo oczywiście nie miałaby do nas zaufania, bo nie sztuką jest być tylko w latach dobrych przy załodze, ale również w tych trudnych momentach. I rzeczywiście postanowiliśmy załogę zatrzymać, a ona odpłaciła nam pełną dojrzałością, jak gdyby kompetencyjną, bo ogrom pomysłów, które
dzisiaj są już realizowane i pomagają nam przetrwać dalej w trudnych chwilach, bo ta branża targowa wróci do pełnego działania pewno za rok i trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że przyszła jesień będzie już w miarę normalna, ale na pewno nie wcześniej, to właśnie ich kreatywność, kompetencje pozwoliło nam utrzymać klientów, dalej świadczyć im troszeczkę innego rodzaju usługi, ale za które oczywiście, na których zarabiamy i pozwala to naszemu przedsiębiorstwu działać dalej. No i przy okazji organizowane są fajne wydarzenia, jak przecież letni targ ekologiczny, ogrodniczy, motoryzacyjny, rodzinny. Teraz za nami są chyba pierwsze takie duże targi w tym roku, targi Hobby i Animal Fest, które przyciągnęły tłumy po prostu. Targi jako miejsce spotkań oczywiście funkcjonują już od czerwca i spełniając wszystkie normy narzucone przez sanepid, przez władze rządowe i samorządowe. My jesteśmy miejscem bardzo bezpiecznym do spotkań, bo nie dość, że część wydarzeń robimy na terenie otwartym, wcześniej mając bardzo ostre procedury wejścia, jak właśnie rejestracja online, czy badanie temperatury, czy zachowanie pełnej higieny i chodzenie w maseczkach, to poczucie bezpieczeństwa sprawiło, że już na początku lipca rzeczywiście zrobiliśmy bardzo fajne wydarzenie dla pasjonatów ogrodnictwa, potem motoryzacji. Na jesień wystartowaliśmy właśnie z tematem ekologii i takim również tematem targów pro publico bono dla firm, które ucierpiały pod wpływem COVID-u. To były targi Dają Więcej Poznaniowi i tam blisko 100 wystawców wystawiło się bezpłatnie na terenach targów, szukając nowych alternatyw dla swojego biznesu, bo część biznesów jeszcze przecież nie wróciła. Te wydarzenie jeszcze na końcu wakacji cieszyło się bardzo dużą popularnością, a rzeczywiście to, co nastąpiło w ten weekend, czyli podczas targów Hobby Animal Fest, utwierdziło nas tym, że ludzie potrzebują się spotykać i ta nasza branża będzie wracać do życia. Te kilka tysięcy osób, które nas odwiedziły z rodzinami, miało okazję zobaczyć bardzo dużo fajnych atrakcji, spędziły bardzo miły weekend i to pozwala nam planować następne weekendy, następne wydarzenia do końca tego roku. I powtórzy się targ ogrodniczy, prawda? Tak, to prawda. Ta pasja nasza do ogrodów, która też się rozwinęła podczas COVID-u, bo było zamknięci w swoich domach. Część z nas miała to szczęście mieć ogródki przydomowe i wtedy ta zieleń stała się taką jedyną odskocznią od jednak trudnych warunków panujących dookoła i sektor ogrodniczy urósł w tym czasie jako jeden z kilku sektorów i to się odzwierciedla tym, że po sukcesie tego późno czerwcowego pikniku ogrodniczego, targu ogrodniczego, robimy jego jesienną wersję, która będzie jeszcze większa, bo dzisiaj blisko 200 wystawców zadeklarowało chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu na końcówce września. A propos ogrodnictwa, to ostatnio słyszałam, że właśnie jednym z lepszych miesięcy do sadzenia i porządkowania ogrodów jest właśnie październik. To prawda, początek października to jest ten moment, gdzie w ogrodach zaczyna się robić porządki te związane z końcówką sezonu, ale to też jest najlepszy okres dla wielu roślin, żeby posadzić je i żeby już na wiosnę po prostu mieć piękny ogród. Czyli na targ ogrodniczy warto przyjść, bo na pewno będzie dużo ciekawych propozycji do naszych ogrodów. Tak, zapraszam serdecznie, bo oprócz stoisk wystawców będą też przestrzenie, gdzie doradcy, eksperci będą nam podpowiadali, jak ten ogród pielęgnować, jak ten ogród dobrze zaplanować, jakie rośliny wsadzić, żeby uniknąć typowych błędów początkujących ogrodników czy właścicieli ogrodów, że na początku sadzimy za dużo, a potem każdego roku musimy już usuwać rośliny, bo nie planujemy tego, co się z nimi stanie za 2-3 lata i te nasze ogrody zamiast pięknieć stają się coraz bardziej
przesadzone, czyli za dużo jest tam roślin i warto sobie na początku zaplanować również ten sposób wysadzenia roślin. Panie prezesie, nie ma pan w sobie takiej złości, że branża gastronomiczna, która gdzieś tam też miała kłopoty, jakoś sobie radzi. Branża turystyczna, no radzi sobie, ale trochę gorzej. Jest jeszcze wiele branż, które usługowe, które też miały kłopoty, ale odżyły, jakoś wróciły z powrotem. A ta branża spotkań wciąż jest taka ograniczona. To prawda, no jej ograniczenie wynika po pierwsze z jakiejś takiej błędnej świadomości ludzi, że na targach czy w miejscu w takim, czy w przestrzeniach koncertowych jest niebezpiecznie, a jest bezpiecznie, czy to na plaży, czy w centrum handlowym, czy w innych miejscach, gdzie się już ludzie spotykają. Branża musi popracować nad tym, żeby uświadomić, że to bezpieczeństwo jest tam jeszcze większe, bo wierzę, że zarówno inne miejsca spotkań ludzi, jakimi są sklepy, też pracują nad bezpieczeństwem i to jest bardzo dobre, a branża targowa i eventowa jest jeszcze bezpieczniejsza, bo tam kubatury budynków są znacznie większe i ta cyrkulacja powietrza sprawia, że to są naprawdę miejsca bardzo bezpieczne. I to jest jak gdyby pierwszy czynnik ograniczający, czyli świadomość ludzi. Drugi to wspomniane przeze mnie regulacje rządowe o zakazie lotów czy przejazdu kupców zagranicznych do Polski. I to, żeby branża przetrwała ten moment, no musi oczekiwać pomocy rządowej. I ta branża, a szczególnie organizatorzy targów i konferencji z rządem już rozmawiają na temat pomocy sektorowej, bo wszystkim się wydaje, że tarcze już były i one pomogły, ale pomogły właśnie tym małym i średnim przedsiębiorstwom, którzy działały w wielu sektorach, ale tarcze kończą się we wrześniu, a wszyscy już wrócili do biznesów, a branża targowa jeszcze rok będzie bardziej lub mniej zmrożona i ta pomoc publiczna musi się przedłużyć, żeby zachować potencjał naszej branży, bo to dzisiaj trzeba powiedzieć, że złotówka wydana na targach to jest 7 zł na mieście i dzisiaj stoją hotele biznesowe, których obłożenie w Poznaniu jest poniżej 10% i czekają na targi. Stoi większość restauracji, które to tymi okresami targowymi jednak robiły na najlepsze obroty, na najlepsze biznesy. Stoi branża taksówkarska, która dołożyć jeszcze, że nie wrócą studenci, będzie też w dużym problemie i żeby ten problem nie był stały i wieloletni, to jednak i żeby branża ta targowa, branża spotkań i eventowa mogła szybko wrócić, to ona potrzebuje dzisiaj pomocy rządu, bo w innym przypadku no, redukcja załóg spowoduje, że ten powrót szybki, błyskawiczny nie będzie już nigdy możliwy. Na pana barkach stoi bardzo poważnie odpowiedzialne zadanie teraz, żeby to wszystko utrzymać. Jak pan mówił, do jesieni przyszłego roku, to jest mnóstwo miesięcy. To prawda, mam też zaszczyt być jeszcze przewodniczącym Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, czyli skupiających 80 najważniejszych organizacji targowych i eventowych w Polsce. I rzeczywiście ten ciężar jest duży i te barki muszą być wyjątkowo silne. Wydaje się, że dzisiaj zrozumienie ze strony środowiska rządowego, również coraz więcej posłów i senatorów deklaruje poparcie i zrozumienie dla branży. Żeby państwu uzmysłowić, my mamy dzisiaj 3 z 4 największych ośrodków targowych w Polsce, biorąc pod uwagę całą Europę Środkową i Wschodnią i jesteśmy 19 najlepszą destynacją, jeśli chodzi o kongresy na świecie. W samym Poznaniu na następne 3 lata zabukowanych jest 26 międzynarodowych kongresów i też upadek branży nie zaskutkuje tylko tym, że ucierpią załogi tych przedsiębiorstw, ale również reputacja i polskich środowisk naukowych i rządowych, bo po prostu te kongresy, te wydarzenia nie będą miały się gdzie odbywać. Wracam
do Państwa z Kongresu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uczestniczyłem w panelu dotyczącym przyszłości branży spotkań. Tam miasto Katowice powiedziało, że oni zmienili całą swoją strategię na miasto spotkań, miasto kultury, miasto konferencji. Zainwestowali kilkaset milionów złotych w nowe obiekty targowo-konferencyjne. Miało powstać 12 nowych inwestycji hotelowych. To wszystko stanęło i dzisiaj będzie problem, gdyby te załogi, te przedsiębiorstwa upadły, bo to ucierpią już dzisiaj całe miasto. Zresztą miasto Poznań dzisiaj też w dużym stopniu jest uzależnione od targów, bo targi to nie tylko pracownicy targów poznańskich, to również pracownicy firm zabudowujących stoiska, wypożyczające meble na stoiska, to firmy zajmujące się branżą audio-wideo, to hurtownie, również te budowlane, to cały sektor gastronomiczny, restauracyjny, taksówkarski, to również poznańskie lotnisko, które dzięki pracy swojego zarządu już odzyskało dosyć dużo ruchu samolotowego, jeśli chodzi o czartery i rejsy wakacyjne, ale to zupełnie, nie to samo. Zupełnie nie istnieje sektor biznesowy i bez targów ten ruch lotniczy biznesowy nigdy nie wróci. W związku z tym to dzisiaj regiony i miasta, które postawiły na przemysł spotkań, będą miały problem bez zachowania tej zdolności operacyjnej. Skąd u Pana to przeświadczenie, że to będzie jesień przyszłego roku? A dlaczego nie na przykład lato przyszłego roku? Albo wiosna? Znaczy, oczywiście, że nie wiemy, kiedy skończy się COVID i takich najczarniejszych scenariuszach można nawet powiedzieć, że trzeba się szykować na rok 2023, jak to robią niektóre linie lotnicze. Ale wydaje się, że pierwsze udane próby organizacji wydarzeń, które odbyły się w Polsce, i mówię to o bardzo dużej konferencji dla deweloperów, która była robiona w Sopocie przez spółkę zależną naszą Nowy Adres, Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, realizowanych przez spółkę PTWP, czy nasze wydarzenie targowe, które było w ostatni weekend, to pokazuje, że ludzie chcą wracać, zaczynają rozumieć te zasady bezpieczeństwa i branża podniesie się. Mamy pierwsze sygnały od firm, którzy chcą się wystawiać na Budmie. Tutaj nie ma obaw i ten cały proces zgłoszeń, akwizycji idzie w dobrym kierunku. Również pozytywne sygnały od środowiska meblarskiego i również ogrodniczego, jeśli chodzi o targi Gardenia, pozwalają troszeczkę na optymizm. Myślę, że świat, biznes, my, mieszkańcy świata, będziemy się musieli oswoić z tą chorobą. Troszeczkę tak jak oswoiliśmy się z grypą czy innymi chorobami sezonowymi. To jest groźniejsze, mamy tego pełną świadomość, ale nie da się przenieść życia do online'u, chociaż on zastępuje niektóre procesy, ale na pewno człowiek nie jest skonstruowany tak, żeby się mógł przestać spotykać i mieć taki syndrom homo separatus, czyli że jedynym bezpiecznym miejscem będzie moje mieszkanie. Tak człowiek nie jest skonstruowany i pewno minie wiele pokoleń, żeby mógł tak funkcjonować. Widzimy to otwarcie ludzi do chodzenia do restauracji i widzimy, że jednak te spotkania ze znajomymi są dla ludzi ważne, dlatego ten przemysł spotkań na pewno nie zginie. On będzie na początku trochę bardziej zmodyfikowany. Mniej będzie spotkań biznesowych, więcej tych związanych z pasjami, ze spotykaniem się ludzi. W związku z tym takie formaty jak Kawaliada, którą dzisiaj znają nie tylko mieszkańcy Poznania, ale również Krakowa, Warszawy i Lublina. Takie formaty, które będą oparte na pasji, pojawią się na pewno w kalendarzu targów poznańskich w znacznie większej ilości już od wiosny przyszłego roku i one nam zapewnią jak gdyby podstawę finansowania, a ten biznes, ten taki biznes planowany, to pewno jesień przyszłego roku i też mamy takie pierwsze informacje od korporacji, że wtedy
ta skłonność do delegacji będzie znacznie większa. Czy targi się zmienią? Zmieni się ich formuła? Zmienią się na pewno cała przestrzeń targowa w środku miasta. My po rozmowie z panem prezydentem Jaśkowiakiem i jego zastępcami oraz prezentacji naszego planu na rozwój terenów targowych w Poznaniu już na jesieni podejmiemy inwestycje związane z przebudową terenu targowego pomiędzy pawilonami 1, 2, 12 i 15, tam gdzie jest sala ziemi. Pod tym terenem wybudujemy parking wielopoziomowy na około 800 samochodów, a na samym terenie będzie piękny plac eventowo-ekspozycyjny, który zmieni oblicze tej części miasta. Plac i ta cała przestrzeń będzie udostępniana mieszkańcom Poznania przez cały rok w godzinach funkcjonowania zwyczajowo parków, czyli pewno między godziną 7 a 24, a na samym tym terenie oprócz placu i miejsca ekspozycji i koncertów znajdziecie Państwo i cały kompleks restauracyjny i pawilon 2 zmieni się pewno w taki pałac, pawilon sztuki, gdzie zarówno miejsce będą miały swoje galerie, jak i tymczasowe wystawy artystów, ale będzie też miejsce dla koncerty. Chcemy, żeby on codziennie zmieniał swoje oblicze, trochę jak place w Nicei w sobotę rano, miejsce handlu kwiatami i żywnością regionalną, po południu już kawiarnie, a wieczorem koncerty. Tak zmieni się oblicze pawilonu numer 2. Do jedynki chcielibyśmy wprowadzić centrum edukacji dla dzieci i młodzieży, połączyć online z offline'em, bo i w centrach edukacji robić różne scenariusze przygód czy rozwoju dzieci, oparte również o symulacje związanymi z programami w komputerach. Z kolei Garden City, cały projekt chcemy rozszerzyć o możliwość spotkań społeczności lokalnych, jak i spotkań lokalnego biznesu. Będzie więcej spotkania z pisarzami, z artystami, z ciekawymi postaciami na tym terenie. A dwunastka i teren, który dzisiaj możecie Państwo zobaczyć, że porządkujemy, burząc pawilon numer 14, chcielibyśmy stworzyć centrum takie kompetencyjne dla gamingu, dla deweloperów gier komputerowych, żeby to właśnie Poznań był sławny z tego, że tutaj mamy taki inkubator najlepszych myśli, najlepszych gier, najlepszych aplikacji, jeśli chodzi związanych z używaniem komputerów czy z grami komputerowymi. To jest nasze marzenie i to przez na długi okres zagwarantuje, że będziemy innowacyjni, że innowacyjni ludzie będą się spotykali na terenie targów poznańskich. I targi otworzą się na ludzi, bo przecież... Tak, doprawda to jest kontynuacja i słów pana prezesa Byrta sprzed kilku lat, że jest już czas, żeby otworzyć się na mieszkańców Poznania i na lokalne społeczności. Taki jest trend w ogóle na świecie, że najbardziej bezpiecznie będziemy się czuli w tych lokalnych przestrzeniach i lokalnym towarzystwie, a globalizacja będzie na poziomie internetu, dlatego akurat tą część targów przeznaczamy właśnie na realizację tego trendu i w drugiej połowie przyszłego roku zapraszam wszystkich mieszkańców Poznania na nasze tereny, bo każdy znajdzie tam dla siebie miejsce i coś interesującego. Powiedział pan o tym gamingu. Za chwilę przecież Poznań Game Arena w październiku. W zasadzie w listopadzie, nie w październiku. Targi przesunięte o miesiąc, aha, bo czekamy na te premiery najbardziej oczekiwanych gier w tym roku. Na Cyberpunka, CD Projektu, który zapowiedział je na listopad i kilku jeszcze innych produkcji polskich. Również ten czas przedświąteczny jest momentem prezentacji tytułów przez największe studia growe na świecie i listopad odsuwając również te potencjalne ryzyko zwiększonej ilości zachorowań z tym powrotem migracyjnym z wakacji, to jest ta data, którą uważamy, że będzie bezpieczna i zapraszamy na teren targów poznańskich, bo Poznań Game Arena na pewno będzie bardzo interesującym wydarzeniem w tym roku. Czy pana zdaniem formuła imprez targowych się zmieni? Tak jak wspomniałem, ona
na pewno będzie więcej wydarzeń w segmencie wypoczynku, realizacji pasji sportowych, koncertowych i wszystkich innych, a formuła targów biznesowych będzie musiała być połączeniem tej stacjonarnej, tradycyjnej wersji z online'em, czyli z takimi marketplace'ami, gdzie ludzie będą kontynuować zawarte znajomości na targach przez cały rok, budując i społeczności, i wymieniając się swoimi potrzebami, zapotrzebowaniami, kontraktacją. To będzie taki cały rok społeczności, budowania społeczności i relacji w poszczególnych branżach, dla których świętem będzie coroczne spotkanie na wydarzeniu targowym, ale nie da się już zahamować procesu sprzedaży, który się dzieje każdego dnia w roku, i nie można czekać na targi raz do roku, żeby coś zakontraktować. W związku z tym targi biznesowe będą raczej miejscem poszukiwania innowacji, nowych rozwiązań czy zmiany trendów, plus spotkania ze znajomymi z branży, a zapewniane przez organizatorów targów platformy handlu i kontaktu będą funkcjonowały pozostałe 300 dni w roku. Czy pana osobiście zmienił ten czas COVID-u? No na pewno nauczył jeszcze większego szacunku do ludzi. To zaczęło nam ich najbardziej brakować, prawda, ale też uświadomiliśmy sobie, że bez nich to cała infrastruktura nie ma żadnego sensu. Również osobiście tego, co najbardziej brakowało, to spotkania z rodziną i ze znajomymi, i wtedy każdy z nas pewno dojrzał, że ten bieg korporacyjny, który jest pewno dzisiaj w każdej firmie, czy był do czasu COVID-u, ma tylko sens, gdy znajdziemy ten dobry work and life balance, gdzie te znalezienie również czasu dla swoich dzieci, dla rodziców, dla znajomych, te pielęgnacji tych wszystkich relacji, to na pewno zmieniło człowieka i dzisiaj jest dużo większą z spokojem patrzę na to, jak pracownicy wychodzą punktualnie z pracy i jak to, że każdy próbuje znaleźć ten czas na odpowiednio długi urlop i wszystkiego, to ja się z tym zgadzam i dzisiaj jako szef firmy bardziej to akceptuję, a jako prywatnie, jako osoba też zwracam to dużo większą uwagę, niż czyniłem to przed rozpoczęciem pandemii. Miał pan taki moment już w swojej karierze jako prezes zarządu grupy MTP, żeby się poddać, że już nie mam siły, że nie wiem, co dalej. To chyba nie jestem takim typem człowieka, żeby się poddawać. W tym życiu biznesowym zawsze mnie duża kreacja cechowała, ale prawda jest taka, że te robienie grupy MTP, tworzenie tego nowego modelu biznesowego od kilku lat sprawiło, że do firmy przyszło sporo bardzo inteligentnych i kreatywnych osób, które jak gdyby nawet jeżeli mi siadało ciśnienie innowacji, to oni mnie pobudzali mnie na nowo i dlatego ta dzisiaj nasza firma nabiera rozpędu mimo tych trudnych czasów dla całego sektora. Czego panu życzyć? Pewno zdrowia, dalej optymizmu w podchodzeniu do każdych wyzwań, które przed nami. Mądrych właścicieli z firmy, jeśli chodzi o część biznesową, i to, żeby udało się tą załogę w tej całej kreatywności utrzymać i żebyśmy doczekali takich czasów, żeby rzeczywiście ze spokojem móc realizować wszystkie swoje cele biznesowe. Tomasz Kobierski, prezes zarządu grupy MTP, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Ja zapraszam za 2 tygodnie na kolejną audycję. Podziel się sukcesem. Miłego wieczoru. Podziel się sukcesem.